Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Marek, a to jest kolejny odcinek z serii Dying Light. Ze mną jest Maciek i Dawid. Cześć, witam. Cześć. Dobra, lecimy. Ale mogę rzeczy kupować, a nie to sprzedawać. Już myślałem. U kogo to? Kupować też mogę jakieś jest legendarne. Jest tutaj jakiś ten? No jest. Łuk jest. Cały wybuchające mogę u niego kupić. Aha, tutaj, dobra, handluj. Ale to słabo będzie, nie? Sprzedaj. Uja, klejnoty 500. Sprzedajemy, kawa. Sprzedajemy, wszystko sprzedajemy. Właśnie, trzeba te cenne rzeczy sprzedać. Papierosu 70 mam. Paladyn przyda się, czy nie przyda się? Kawa. Co to jest w ogóle? Sakiewek ile mam. Czekaj, a co on ma do kupienia w ogóle? Co można? Ulepszeń broni nie sprzedaje. Komponenty nie trzeba, no to... Lary mogę sprzedać, po co mi to? Wspomagacze mam w sumie od Dawida, no? Dobra. Pałka policjana, toporny, no. Dobra, o kurde. Dobra. Teraz czekaj. Krótki nóż rybacki. A to... A mogę zatruć łom, wypruwam łom. O, jest skrytka, super. Muszę z nóża zostawić. Toporny... Zatrułem łom. Dobra, czekaj. Ulepsz. No Nadziek, dam kociokwik. Będę miał 220 obrażeń na uderzenie, ale jazda. No, maczetę mogę zrobić elektryczną też. Klasyk na zombie, maczeta. Tanto. Ale mam teraz bronię. Poczekajcie, jeszcze zrobię ten. Marek, rzucam ci wspomagacz szybkości. No właśnie, to gdzie jesteś? A tutaj, dobra. Musisz sobie go ustawić tam. No okej, tylko gdzie on jest? Stoisz na nim. Aha, dobra. I jak go użyć? No, tak jak te sprzęt, nie? Ta broń podręczna taka. Tylko czekaj, wspomagacz. Gdzie tu w ekwipunku? Czy w planach? Musisz go sprzedać. Ten wspomagacz jest... Plecaka do sprzętu. W komponentach chyba. No, z plecaka, ale nie widzę. Czekaj. Ja dziś go miałem, czy to jest... Nie, w głównym jest wspomagacz. W głównych urządzeniach, narzędziach. Poczekajcie. Masz plecak, wspomagacz szybkości, on gdzieś od góry powinien być pokazany. No i sobie go ustaw po prawej stronie, wszędzie. No wiem, tylko szukam go w plecaku, nie? Ale nie widzę. Chyba, że ja go nie wziąłem. Nie, wziąłem go. Ekwipunek, czekaj. Zjadę na dół. W plecaku. Komponenty, aerozol. Wzmacniacz. No ty nie... Alba Fatima było i nie ma. Puszka, plastik, ostrzy, kabel zasilający, gwoździe, gaza, fragmenty elektroniki, części metalowe, chemikalia, baterie, alkohol, aerozol, krzyżowiec. 25 gwiazdek i do krykieta. Nie mam. Chyba, że... A, nie, ja już mam w tym, w sprzęcie. A, powiedziałeś pusto i się sam dał, nie? I teraz zaś wybierz, nie? Nie, już nic nie robisz. Po prostu jak przytrzymasz jedynkę, to sobie wybierasz, tak jak bronię. Aha. No jest, ja mam 5 wspomagaczy. No, tyle dostałeś pewnie. Aha. Ale mam żelazny nadziak, panowie. 229 obrażeń. Trwałość podniosłem, poręczność 68. I ulepszenia w nim. Ale trzymam go na czarną tą godzinę jeszcze. Dobra. Na razie kijami będę bił. Polepszałem nadziaki, cuda. Maczety. Łomy. Ja ulepszenia na jakąś legendarną broń. Czekajcie, jeszcze zobaczę ten w apteczkach, czy nie mam coś do zrobienia.
No, trzy apteczki mogę zrobić. Dobra, czyli teraz następny jest obok, zaznaczyłem na punkcie i lecimy tu obok. Już, sekundę. To musisz nagrywkę włączyć, Marek, tak? No, już włączyłem dawno, 6 minut temu. Dobra. Przecież się witałeś. No dobra. Myślałem, że takie krótkie odcinki robisz po 6 minut. Nie. Do niebieskiej pineski? Tak jest, a ona jest tu. To jest kolejna misja jakaś. Mówię, jak spotkamy noc, to polujemy na tego jakiegoś ciula myśliwego. Ała. Z karabinami. Jak tu wejść, to żeby łatwiej. Wodna. Ulicę już na tym. O, tu jest skocznia tylko, no. Reszta jest. O, on tu ma dubeltówę, nie można jej wziąć, szkoda. Jesteś Marek, idziesz? Nie idę. Można przeszukać typowi, Dawid. A, tu jest skrytka, spanie, takie rzeczy. To jest nasze miejsce, okej. Zapraszam, tu chyba na górę, tak? Trzeba? Nie, nie, to jest wyzwanie. Gdzieś indziej jest typ. Do Jeffrey'a poszedłem. No, do któregoś trzeba tu pójść. Do kogo? Dobra. Do Jeffrey'a. Kurta? Nie do tego? Do tego. Kurt, zaznaczony jest, ma robotę dla nas, chodź tu. Dobra. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość, dasz radę. Co by nie. Tu obok zaraz, akumulator ciężarówki. Zaznaczę może. Ja już dałem pineskę. 66 metrów, nie? Wybiły się dwa. Jeszcze samochód kuriera się coś pokazało, to chyba jakaś poprzednia misja. Nie, to jest ta. Przecież tu zaznaczyłem, tu jest ta ciężarówka, koło mnie. Tak? Tylko, że mam plujca. Tam jest ten wielki. Zabity. O kurde, wszyscy wstają. Ty zniknęła i się pokazała. Ale dziwna ta biegaczka. Nie żyje. Dajcie sobie zabić jednego. Musisz łuk dostać, bo normalnie bez łuku to... Nie? A to chyba niedługo. No ja już mam 7 poziom. Dobra, ja biorę ten. Musisz... No to i tak dostajesz ekspa, to jest dzielone na równo chyba. Mam akumulator. Więc, niedługo będziesz strzelał. Niedługo to ja będę z pistoletu kosił. No ja też z karabinem mogę w sumie kosić. No ale z tłumikiem ja mam. A, to tu jakoś tak, można wejść do tego. Tylko jak? A okay. Tu jest. To o tą ciężarówkę chodzi? Tak, już ją przeszukałem. Już mam. Dobra. Ma wszystko? Możemy wracać, no. I tu jest obok gdzieś były te ciężarówki zaznaczone? Nie. Okej, wracam. Bo jakieś dwie były gdzieś zaznaczone, nie wiem o co chodziło. Była inna misja z nią zaznaczona. No, tak czułem, ale okej. Teraz biegniemy do pomarańczowego. Pytanie, jak blisko, jak daleko? Auć. Trochę, żebym podskrócił. Możecie się teleportować. Już tu wybuchło koło nas. Dobra, ja się teleportuję. A ja dotarłem. Czekaj, bo mnie zombiaki. Dobra. Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odwrót. No ja. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. Mhm. O, to może robić za odłam. Cukier. Te kable się nadadzą? Czyli my to mamy, no nie? Dobra, to mamy wszystko.
Daj mi trochę czasu. Czekaj. Dam ci znać, jak skończę. Dał mu wszystko. Dobra, następne. Dawaj. Następne. Do wieży trzeba będzie pójść. A jeszcze tu po drodze są te właśnie. Tunel, znajdź samochód kuriera i tu udaj się do tunelu, znajdź samochód kuriera. To właśnie też jest blisko. Robimy to? Gdzie? Tak. Zaznaczyłem jeden punkt teraz. Tam gdzie... O, to jest na, teraz na pomarańczowo wszystko. Udaj się do tunelu, tak? Dwa tunele. No. Dobra. No to lecimy. Ciekawe, czy się rozdzieli warto, czy to razem? Może trzeba razem, nie? Nie wiem. Ja bym tam... A tu jeszcze jest coś obok. Tu są ludzie. A no. Zabiłem ich i tu mam jakąś skrzynkę, a jeszcze jeden stoi. Coś jest. Teoria Robin Hooda? Do odblokowania niedaleko. Trudne. Zobaczymy, co ukrywali przed nami. Otwarte. Chorajcie mnie. Usłyszę zombiaki. Otwiera się. Ulala. Kij do krykieta, ale taki se. Do krokieta, od razu go rozłożę. Uuu, szkatułka z klejnotami. Dobra, wrócimy na misję. Czekaj, bo... Dobra. No weź se tamtą, ja go skopię go na amen. Katłuka i krykiet, okej. Okay. Co to było? Coś mi strzelałeś we mnie? Nie, próbowałem krykieta. Ale Dawid, dobra, to patrzcie po zombiaków. No trudno. Tego się nie da przeskoczyć, tego grzmota wielkiego. O kurwa. Nie da się go przeskoczyć, ja tak centralnie na niego stanąłem na nim. Mówię, o cholera. Uwaga, tu są alfy. Ty, ale to są takie alfy, że alfy! O kurwa. Zginąłem. Podnieś mnie ktoś, czy nie za bardzo? Nie, ja ginę. Zginąłem. No. Gdzie wyście mi trasę wybrali? Który to taki mądry? Zginąłem. Skąd tam takie coś? Sam żeś zaznaczył to. Ale nie przez tunel. Jak nie przez tunel? 2000 punktów przetrwania straciłem. Mam nadzieję, że tych rzutów nie straciliśmy, co? W tym tunelu musimy właśnie znaleźć... Aha. ...jakiś samochód. No to fajnie, bo ja już strzelałem z karabinu i to ma udało. Panowie, może idźmy do wieży w takim razie. No, to chodźmy do wieży, musimy się ulepszyć jakoś, nie wiem. Ja zmienię zadanie. Ciężkie to coś. No, trzeba od razu karabin i próć w nich. Poczekajcie jeszcze sekundę. Ja sobie zobaczę na umiejętności. Dobra. Okej. Okay. O, wy się odrodziliście. Ja też mam poziom siły nowy do odblokowania. I co tu mam? Odporność 3. W miarę tak twoje ciało staje się bardziej spustowane, możemy trzymać więcej obrażeń. Albo likwidacja od tyłu, po cichu. Ile teraz mam życia? 175 chyba. Dobra, jedziemy. No, Marek jest w ogóle gdzie indziej? Nie, ja jestem koło ciebie. Tu, hej. Ja jestem. O, tak to się stało. Dobra, ale lecimy do wieży, tak? No, a zaznaczona teraz jest? No tak. Jest. To teraz tu jest jakiś tunel. Okej, omijamy to szerokim łukiem. Jak tu pójść najlepiej? Czy się cofnąć, Marek? Czekaj, już cię zobaczę. Nie, no to musimy się cofnąć tutaj do... Ja do nich z łuku zacząłem, a potem zobaczyłem, że to jest bez sensu. Kurka wodna. Nawet uciec się nie dało, takie były cholery mocne. Co ty, Marek, robisz? No... Próbuję uciec. Tak. Ja bym tam i tak podszedł jeszcze raz, gdzie nas zabili. To już normalnie z karabinami młotowami, nie wiem. Ja jednak obstawiam opcję na wieżę. Dobra, na razie tak. Okej, gdzie to kurde? Dobra. Zaznaczona jest wieża na tym mapie? Tak, jest na podwójnie nawet. Dobra.
Ja pierwszy? No. Jakimś cudem. Patermisz 11 tysięcy. Co tu masz, panie? Pakiet rekwizycyjny potrzebuję też do tego tłumika. 4 sztuki, mamy jeden tylko. Nie wiem skąd to się brało. I tkankę sprintera. Dobiegliście już? Dawid, już ja już trzymam 100 metrów. On już do sklepu pobiegł, taki agent. No raczej. Kurde. Ciekawe, jak wyrzucę taką maczetę tam, to czy możesz ją podnieść, Dawid? Popatrz, maczetę ci rzucę. Czekaj, maczeta tam, to tylko która to była? Siekiera? Ta. X. Gdzie się rzucę? Ukuś X. Nie? Możesz to... Co? Lepsze masz? Czy... Jestem. Czekaj. Maczeta. 123, 7, 3. Ja zasadniczo mogę wam rzucać mocniejsze bronie pewnie, jak je podniosę. Gdzie wy jesteście? No przy sklepie, ale oddaj sobie u tego kwatermistrza, weź sobie kup od niego, weź rzeczy. Oddaj te zrzuty, weź expa. Dobra. I masz. Wielkie dzięki. Naprawdę potrzebujemy wszystkiego. 5000. I do baseball, do krykieta. Weź sobie sprzedaj to, jeśli coś potrzebujesz, kup co potrzebujesz i... Dobra, shop, gdzie jest shop, racz. Tu jest wykrzyknik jakiś, misji nie widzę więcej tu do oddania. Jest Alfi. Czekaj. Handluj, sprzedaj. Ja bym na wschód poleciał teraz, po tej wieży. Bo tu jest dużo kropek jakichś tych wykrzykników. Do tej osady potem, rybackiej. W ogóle zrzut leży, jak to... Nigdzie w haramie nie trafisz lepiej. Saperka. Pałka policyjna. Sierp ogrodniczy. Motek. Gaza. Ostrze. Dobra. Co? Już, sekundę. Dobra. Tu masz, jak chcesz, te przebrania. W skrytce możesz wejść i zakładka przebrania, stroje możesz zmienić. Nie wiem, tylko gdzie ten... Co ty chcesz? Gdzie to masz? No tu masz skrytkę po prawej. Tu. O. I po prawej możesz przebrania, stroje zmieniać. Stroje. O. O kurde. Wziął rycerza jakiejś, zakuty łeb. Z garnkiem na głowie. A co? Jest. No nie wiem, takie są tam te stroje. Wyglądasz tragicznie, no ale dobra. Jak to ja? Chodźcie na misję. Dawid. Co? Co ty tam gmerasz? On tak lubi zawsze gmerać w tych, kurde. Mam se broń, co? Spokojnie. Umiejętności. Dawid gmeracz. Zapraszam Dawuda. Dawid Daniel. Ukradziono zrzut. No, zebrali nam zrzut. Co ty robisz, Dawid? Weź odznacz tą pnieskę. Dawid, chodź. Tu tak, mamy po lewej coś, a to na górę trzeba jechać, tak? A to tu do pogadania jest z wykrzyknikiem jakiś pajac, chodźcie. Ten czy ten? Crane, człowiek, który przywrócił światło. Weź to
Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak, ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko, powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak. Największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało. To była katastrofa. A potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż kurde, szkoda. Fajna misja się szykuje. Dobra. A tu jest jakiś puchar, to już nagroda jest. Plan ostry elektryko do odebrania. Nieźle. Trzeba będzie się ładnie uzbroić na takie podróże. No i co, na górę jedziemy? Czekaj, gdzie? Aha. A nie odbieramy tej misji tam, co jest z kółkiem pomarańczowym? No jedziemy właśnie. Dobra. Dobra. Zrobimy krótką przerwę? Możemy. Ile? Jak chcecie. Jak trzeba, to zrobimy. Bo nie wiem, czy teraz gadamy, czy czekamy. Czekaj. No może pogadajmy, żebym przecież pobiegał po polku, poszczelał coś. No dobra. Też są dwa gadania aż. Z tego co patrzę, tu jest jedno. Kurde, zrzut leci. Mamy w pierwszym. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. No i co, tyle? Mam leki przeciwpadaczkowe. A. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Ale fortuna. O. Nagroda mistrz. Też ulepszenie. I co, i do pomarańczowego jeszcze idziemy? Jeszcze do góry. Po schodach. Po schodach. Chyba na dach. To ten co pewnie chce to gniazdo rozwalić, czy ta laska? Gniazdo. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja pier... Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Len. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Wróć. Crane! Dobra, tak. Jest. Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Hmm,
Chyba słyszałem, jak moi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać? No właśnie, też potrzebuję tą próbkę. Mi próbkę jego ciała? Nie złapać, tylko zabić. Przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. Ja. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. O ja, coraz gorzej się robi z tymi potworami. Czyli do kwatermistrza teraz, nie? Tam już nas w tunelu jest zjadły jakiś. O, czekajcie, tu jest wykrzyknik. Nawet dwa. No jest, po lewej. Jeden. Dobra. Zdaje się, jeśli ktokolwiek miałby samą gadaninią zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy? Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulita, co? Z tym też trzeba z Feluchem gadać. Mesut Özil. Fajne te imiona, takich piłkarzy samych. Rakim, Mesut. Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam Turki takie. Benzema. Karim. Dobra, nic ciekawego. Możemy na dół. No. Wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Z tym celem też gadamy? Łysym? Nie. Nie? Daję ci specjalne zadania. Kwatermistrz. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma, dzięki. Wiecie, co wam powiem, że ten kwatermistrz jest bardzo podobny do Gazima. Jeszcze wykrzyknik jest u kogoś, u tego Blake'a. Ty no, może to jego brat bliźniak. No, tak mi się wydaje. Leniwi twórcy pewnie dali te same gęby. Dobra, to możemy iść? Chyba możemy. Zastanawiam, jak będzie noc, to co, trzeba polować na to? Złap sprintera i co? O, sprinterzy. Sprinterzy chodzą tylko nocą i trzymają się swoich terytoriów łowieckich, które masz... Aha, to nie są ci, co nas gonią nocy, tylko inni. Ostrożnie, łatwo je wystraszyć. Uciekają bardzo szybko. Przez przemieńce. Użyj petard, żeby odwrócić ich uwagę. Ja cię pierdzielę. I te przemieńce są te, co nas gonią chyba. Ktoś ma petardy, czy nie? Nie wiem. Ja mam petardy. Crane, jesteś tam? Co tam, Spike? Ja je wyjebałem. Potrzebował na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. No nic, co robimy? Tu jest jeszcze też wykrzyknik Derek po lewej, na wprost są wykrzykniki, za nami są wykrzykniki we wioskach. I noc się powoli będzie zbliżała. No może teraz tu. Dobra. Dawno tu nie być. A jak powrotem próbujemy coś polować, no nie wiem. Jakieś bronie trzeba wybrać, ja wybrałem, mam najlepszego nadziaka, patrzcie, 93 wytrzymałości ma to. Czekaj, ja mam ten, ja mam ciężki kruszywo 99. Wytrzymałości? Nie, 43, ale obrażenia 99. A ja mam 93 wytrzymałości, obrażenia 230. Dobra, nie chwal się. Gdzie lecimy? No trzeba iść to, tu naprzeciwko i na dół tam, do pomarańczowego tego dziadostwa. Jeszcze się pokazał jakiś pomoc, ale to nie wiem, czy to robimy. Ja pierdzielę, ała! Marek, słabo ci to skakanie idzie. Trzeba mu pomóc. Nie powiem. Podnieście mnie. Ja jestem daleko. To ja idę. Skoczyłem cały ten budynek już.
Dobra. Spoko. Barek w nocy... O kurde, wybuch tu, cwel jakiś koło mnie. Sam wybuch. I gonią mnie jakieś cwele inne. Nie wiem, co tu się wyprawia. Samo to wybuchło. Nawet się nie zbliżyłem do niego. Chyba za dużo gazu miał już. Pytanie, czy jest oznaczone miejsce gdzieś na mapie? No pomarańczowe. Bo, to 86 metrów, nie? No. Dobra. To wybuchło coś. To specjalnie, samo to wybucha. Tu jest gdzieś misja, Dawid. No tak. Okej. Okay. Już do was lecę, moment. Dajcie mi minutę. Czyli tu na dole musimy jakoś... A, czyli do garażu. Tylko, że tu jest dużo... To musimy wykosić ich. Jakie trochę kosze, ale chyba w tym miejscu, co? No, na ulicę. Dobra, idę. Jesteś. Niżej, tak? No. O chuj, nie trafiłem i zapaliłem ogień. Strzałką, kumasz? Zapaliłem ogień. I coś wybuchło, no i fajnie. O, mama dzwoni. Dacie radę? Tak, tak. Wejdę do przyczepy. No. Halo, zaraz wracam. Dobra. Halo. Dobra, Dawid, gdzie lecimy? Czekamy na Maćka. No, musimy go otworzyć. Dobra. Łódź się w florek. Dobra. O kurde. Strzelaj do niego i uciekamy. Nie wybuchnie. Spoko. Dobra, to może się uda otworzyć. Nie zakończ. I wchodź tam, a ja tu będę obstawiał. Dobra. Strzała. Dobra. Rano, no. Dobra, jestem. Tak. Otwieram drzwi. Kiedyś tak ubrałem na odwrót słuchawki i powiem wam, że nie wiedziałem skąd wróg idzie. Na odwrót wszystko było. Spoko, wszystko okej, okay, Maciek? No właśnie, na razie jest okej. Okay. No to dobrze. Ale tu jest rzeczy do zebrania. No. Wytrychów milion. Klucze, jakieś rurki, kable. Zebraliście ten zadaniowe? To zadaniowe zebraliście też? Nie jeszcze. Jakoś podniosłem obiekt figurka, no. Dobra. To? Tak. Wytrychy. Tu są jakieś taśmy jeszcze wezmę. Tu jest chemikalia. I co? I tyle prawie. Tu jest krykiety jakieś, to nie chcę. Tu jest, zamknij i co za tym? Notatka jest za drzwiami, była notatka numer 6. Wiecie, tu jest notatka, tu. Gdzie? Jest. Tu za drzwiami, no. Tak. Dobra. Mamy to. Trochę tu zwłok jest. Było na wsi. Żeśmy z Dawidem trochę powalczyli, nie? Dawid, gdzie ty jesteś w ogóle? Czyli tą misję mamy, on jeszcze w środku. Aha. Tą misyjkę mamy, tutaj blisko coś jest? Nie, zioła są, ale to coś zapaliło się samo. Jezus Maria. Zabiłem ci go, zabiłem, nie wpadł niego, bo się pali. Spoko. Strzeliłem mu w łeb. Davidson, no co robimy, oddajemy coś, czy idziemy na noc, czekamy? Próbujemy polować na tego. Ty mówiłeś właśnie, że coś chcesz zrobić w nocy. Znaczy, no, ja chcę tego sprintera zabić właśnie. Chyba to sprintera musimy zabić. Czyli to, co jest misyjnie też potrzebne. No. To możemy ja ten... Ja potrzebuję takiego jednego też dla siebie. Zaznaczyłem pineskę.
Dobra. Gaza. Dobra. To lecimy, nie? Pineskę na co mamy? Dobierzcie, dobra. Ta biała pineska. Nie, ta biała pineska. A, to białą teraz, dobra. A gdzie jest biała pineska? No znaczy niebieską, na niebieską. No niebieską, no, zaznaczmy, no. Na białej. Boję się, jak będzie w nocką, ale no, chyba nas w nocy jeszcze nie zjedli nigdy. Znaczy was nie, mnie tak. O kurwa. Czekaj. O fix. Się boję po nocy tu biegać, no ale... Gdzie ta misja jest? Gdzieś tu wyżej. Przez okno się da wejść? Powinno się dać, bo to się te kraty nie pasują, że... Nie, nie wiem. Samej góry? Ja się, tutaj gubię, ty. Hej, hej. Mam skrzynkę średnią. Gdzie wy jesteście? Skrzynkę średnią tu mam. Okej. W której mam jakieś gówno. Dobra, ale jak gdzie, tu wejść? Ty, gdzie wy? Jak wy tam być? No jeszcze nie wiem właśnie, jak tu wejść. Są drzwi, znalazłem drzwi. A, nie wiem, czy musicie iść do mnie? Tu na dół? Chodźcie do mnie, tu są drzwi i nie mogę nic nawet pchać. Marku, do mnie. Nie, to nie te. Nie te? Co ty, Marek? Aha. Może no. Jeszcze wyżej trzeba iść na ten budynek tam. Kurde. Chyba... Nie wiem, czy już tego nie próbowaliśmy kiedyś i... No, no, no. A tu jest wejście, mam. Od góry samej. Sam, samiutki dach. A, no tak. Może próbowaliśmy właśnie, a nie znaleźliśmy... O, idzie nocka. Zobaczymy, co przyniesie noc. O, i tu się przesuwa coś. O, i tu jest kolejne przejście. Jest noc, panowie. Ja nie lubię tu nocy w tej grze. Niby łóżko je zaspać nie można. I gdzie teraz? Hej. Na dół. Z samej góry wchodzisz i na dół idziesz. Bo byłem u samej góry i teraz kurde. No i z tego dachu musisz... No i znowu masz takie, no na dół takie otwierasz. Dziury masz otwarte, no. Już przez nas. Jakby pod daszek musisz zejść. I podesty otwarte masz na ziemi, pod wodą. No, 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 widzę, widzę. Kawa, ciastko. Kawa. Dobra, przeszukane, ale zasadniczo co tu trzeba było zrobić? Bo jakby... Co się dzieje w środku, więc... Na samym dole już... jesteście? No, ta już niżej się nie da. Ta dalej tu jest. Dobra. Ona jest na tym poziomie, nie? Wyżej? O, czekaj, nie gracze. Tu... Dawid coś znalazł. Tu drzwi? No. Marek do nas, proszę. Okej, okay, a wyżej. Tak. Ja, już. Ktoś muszę zorientować, gdzie tu było to otwór dachu, dobra? Jest. Dobra. Hej, otwieraj! Kim jesteś? Crane, z wieży, słyszałem krzyk kobiety. A, ta, moja żona, ona właśnie rodzi. O kurde, mogę jakoś pomóc? Potrzebny nam alkohol. Mamy. Do odkażania, no pomóż proszę. Alkohol? To pewnie jakiś zabił żonę i pewnie chce się napić. No. Ja przemam alkohol. No. Ja alkohol, daję. Znalazłem alkohol. To nam bardzo pomoże, ale tylko tyle znalazłeś? To on zamknął już? No sam bym poszedł szukać, ale przecież no. Żony nie zostawię. Mam i 60 butelek mam przecież. To jest jakiś alkoholik, chuja leci. Hej, to ja, Crane. Mam więcej alkoholu. Super, normalnie idzie jak woda, wiesz? Tylko tyle? Jaki chuj mnie zrobi w konie. Nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzidzia się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazywana przez ugryzienie, a nie...
Okay. Już tu śmierdzi, nie? No. Hej, mam więcej alkoholu. Ach. Wszystko w porządku? Ach, masz jeszcze? Tak, mam. Dzięki, sześć! Co, jak bardzo się będzie w konia dało robić? Do koniec. Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. Nie. A, trzeba się A, zameczek. Okej. Okay. Tam żona martwa leży, a on pije nad nią. Otwieram, o. O, skubańcy. No jasne. Posążek jest na stole, popatrzcie. Posążek do zebrania po prawej na stole. A no. Jest dobra. No i to wszystko tak naprawdę chyba. Byśmy sprawdzili. Jeszcze zrzut jest o tej godzinie. O nie. Co myślisz, że górą trzeba wyjść, czy jak? No. Myślę, że tak. Teraz się musimy trzymać jakoś razem jak najbardziej. No. Nie. Dopóki nie będzie, że punkt zborny i biegniemy. Wtedy jak będzie już słabo, to będzie ciężko. Kurde. Popatrzcie, na mapach są te cwele, nie ma ich. Chyba, że po zrzut idziemy tu. Czujecie się na siłach po zrzut? On jest gdzieś w wodzie. Gdzie jest zrzut? Gdzieś w wodzie. Ty odznacz ten, tą pineskę, Maciek. No właśnie dałem ci na zrzut. Aha, na zrzut. Co? Lepiej nie róbmy teraz. To kiedy, jak go potem nie będzie? W dzień. Przecież nie ma nikogo tutaj, patrz. No nie, zatem... jeszcze atakuje coś. A, już chodzą, widzę. No. Co, chcesz do wieży iść? Mieliśmy zapolować, nie? No ale nie widzę ich na mapie. A tu są zaznaczone, ale daleko od wieży. To co, gdzie idziemy? Są na mapie, ale daleko. Mm-hmm. No, od nas blisko. No. To teraz jest pineską, czy który? Bo dwa są blisko. No, tu też jest. To zaznacz. Są na most niesłabe, nie? To jest zadanie. Kurwa, koło mnie jest ten biegacz jebany. To. To biegniemy do niebieskiego Dawida? No. Tak, do tej bazy choć idziemy. Tam jest przynajmniej łatwe schowanie się szybko. Ile to jest metrów? 186. Ty, Dawid, którym to zeskoczyłeś? Ja już ruszyłem. No, te skurwysyny tu chodzą. Co? Na daszek niższy. Te skurwysyny tu chodzą, próbuję je ominąć. Omijamy je. O kurwa. Marek, ty naprawdę z tym skakaniem to... No. Kurde. Kurwa, one tu chodzą wszędzie. Jeszcze deszcz do tego, żebym się bardziej bał. One są wszędzie. Czekaj, idziemy za Maćkiem. Ale tu natkniemy się na pewno na kogoś. Nie wiem. Próbuję ominąć, idę, omijam. Ale trochę przez to zbaczam, ale ominąłem je. Macie to? Tą górę, ale całkiem obejdę tą górę. Wtedy tu mamy bliżej. Chodźcie, idziemy tam. Zaznaczyłem punkt. Dobra. Czekaj, gdzie wy jesteście? O kurwa, ale ich dobra. Dużo. Ty jesteś bezpieczna, domek jest. Ja jestem do domku już prawie. Kurde, tutaj jest jakiś... O, oh, fuck. Jestem w domku. Nie zatrzymuj się. Dobra. Ja jestem w domku i mam blisko ich, tylko ja nie wiem jak to zrobić, żeby go upolować. Z czego strzelamy, żeby do zabić to? Bo one uciekają, bo płoszą się łatwo. Nie wiem, czy z łuku się nam uda. Co robimy, jak tego znajdziemy, cwelucha? Mówią, że petardy trzeba użyć. Jak ktoś będzie miał, to trzeba będzie gdzieś rzucać, ale... Ja mam jedną, jak ktoś. Zala od nas. Uwaga, bo chodzą tu cwele wszędzie. O kurwa, ale ich tu dużo jest. No nie wiem, bez... trzeba będzie zabijać chyba, nie wiem. Albo te petardy gdzieś rzućcie daleko, tam na lewo. Tam na lewo, na dół gdzieś rzućcie petardy, może uciekną. Już. Bo się robi niefajnie.
Rzuca ktoś to? Ale w którą stronę rzucić ci? No byle, no nie na wprost, tylko gdzieś tam w lewo daleko. Już się zbliżają, już jest po nas. Czekaj, czekaj, petarda. No już jest chuj, moim zdaniem. Kurwa, jesteście naprawdę tyle czasu. No i teraz to nas zjedzą, albo chuj wie co jeszcze. O kurde. Nie wiem, czy nie uciekać stąd teraz. Teraz to do domku chodźcie, bo to bez sensu jest. Zjebaliśmy, no i tyle. No i chuj. No już Marek tam umrze. No. No. Kurwa. Kto ma petardy, bo ja nie mam. Ja już je zużyłem. Czekaj, no to... ja sprawdzę, ale chyba mam w tym. Jest tutaj... Schowek jest. Mam 9. Badacz, jakiś poziom zdobyłem, czy co, że mam nowe przedmioty w sklepach? No, też mam badacz. Łuk jakiś, nie, fioletowy łuk mi się trafił, znaczy niebieski. O, mam 2 punkty do rozdania. Ja mam niebieski łuk, nie wiem czy go kupować. Szybkooszczędność 9, a ten mój? Też 9, bez sensu. Nie mówię teraz niebieskim, dobra. Dobra, Marek, co tam z tobą? No, wszystko w porządku, żyję. Widzę, że to strzelanie po śmierci żyje, nie? To strzelanie w ogóle w nich to nie ma nawet sensu, ich się nie da zabić za bardzo. Jak już się rzucą, to jest koniec. No właśnie, trzeba by było plany jakieś pomyśleć na zabicie, nie? No nie zabicie, ty się nie da zabić, trzeba rzucać petardy w boki i załatwić to, co chcemy załatwić, nie? Próbujemy jeszcze raz? Oni są tu zebrani? Są, na chuja zebrani. Musicie petardy tam w lewo gdzieś daleko rzucić ktoś, no. Żeby można było przejść wam wprost.